Spektroskopia fotomodulacyjna jest stosunkowo nową techniką badawczą, prostą, łatwą w użyciu, nie wymagającą niskich temperatur, a mającą wielkie perspektywy zastosowań w badaniach struktur półprzewodnikowych i przyrządów półprzewodnikowych nowej generacji. Przedstawiam Państwu wyniki uzyskane przez zespół spektroskopii struktur półprzewodnikowych Politechniki Wrocławskiej Instytutu Fizyki. Zajmujemy się tym zagadnieniem od 10 lat, przy czym wyniki uzyskane w ostatnich latach zaowocowały zaproszeniem nas do współpracy przez wiele laboratoriów międzynarodowych. Mogę wymienić 2 laboratoria kanadyjskie, 6 laboratoriów europejskich. Uczestniczymy w 2 projektach finansowanych przez Unię Europejską w ramach 5. programu ramowego, a obecnie mamy zaproszenia do nowych tworzonych projektów w tym zakresie. Badania prowadzone przez naszą grupę dotyczą struktur półprzewodnikowych, które produkowane są w celu osiągnięcia laserów, które będą emitowały światło na długość fali 1,3 i 1,55 mikrometra. Oczywiście prowadzimy też badania na innych strukturach, jednak ostatnimi czasy jesteśmy bardzo skoncentrowani na właśnie tego typu rodzaju materiałach. Techniką, jaką używamy do badania tych struktur, jest technika fotoodbicia. Jest to bardzo skuteczna technika, która mimo tego, że jest bardzo skuteczna, jest jeszcze jednak mało rozpropagowana na świecie i niewiele ośrodków się tym zajmuje. Przejdę do przedstawienia zasady tej metody. Mianowicie powstające w strukturze półprzewodnikowej pole elektryczne może być zmieniane przez różne czynniki zewnętrzne. Jeżeli zmiany te wywołamy przez oświetlenie struktury światłem, to możemy w efekcie uzyskać zmienne pole elektryczne powstające dzięki tworzeniu par elektron-dziura w pobliżu każdej międzypowierzchni. Zatem zwykłe widmo optyczne dzięki takiej procedurze zostaje zastąpione przez widmo będące pochodną tego, które uzyskujemy w normalnych warunkach. W warunkach, kiedy zmienne pole elektryczne ma niewielkie wartości, obserwujemy wyłącznie pojedynczy rezonans odpowiadający odpowiedniej pochodnej widma, który w normalnych warunkach nie posiada żadnej własnej struktury. W warunkach średniego pola elektrycznego dodatkowo obserwujemy oscylacje, nazywane oscylacjami Franza Kiełdysza. Oscylacje te pozwalają wyznaczyć nam wartość pola elektrycznego w badanej strukturze. Bardzo prosty układ eksperymentalny przedstawiony na tym rysunku, a więc źródło światła monochromatycznego. Światło pada pod niewielkim kątem, nie przekraczającym kilku stopni, odbija się i jest rejestrowane przez rejestrator. Istota pomiaru polega na tym, że podświetlamy badany obiekt wiązką światła laserowego, przerywaną z zadaną częstością, zwykle kilkuset herców, i w ten sposób, zgodnie z przedstawionymi wcześniej zmianami struktury pasmowej, możemy zaobserwować na ekranie monitora widmo odpowiadające pochodnej pierwszej bądź trzeciej widma optycznego. Próbki możemy badać w szerokim zakresie temperatur. W tym celu próbki umieszczamy w kriostacie. Następnie kriostat jest odpompowywany i jest umieszczany w naszym układzie pomiarowym. W wersji przedstawionej na tej części rysunku przykładamy w sposób bezkontaktowy pole elektryczne i realizujemy ten sam pomiar w warunkach kontrolowanego zewnętrznego pola elektrycznego. Rysunek poniżej odpowiada sytuacji, w której zamiast mierzyć widmo odbicia, mierzymy widmo transmisji w badanej strukturze, tak samo w warunkach zewnętrznego zmiennego pola elektrycznego. Dzięki takiej metodzie pomiarowej możemy uzyskiwać informacje o parametrach złożonej struktury półprzewodnikowej, wyznaczyć z obserwacji rezonansów zarejestrowanych na tej części prezentacji, wyznaczyć z tych rezonansów pole elektryczne w każdej z części badanego obiektu.
Główną zasługą takiej możliwości jest to, iż stosujemy światło o różnej głębokości wnikania. Światło o dłuższej długości fali, o większej długości fali wnika głębiej niż światło o krótszej długości fali. Ta sama metoda w odniesieniu do skomplikowanej struktury lasera półprzewodnikowego składającego się ze studni kwantowych daje możliwość uzyskania pełnej informacji o badanej strukturze i kolejno na przedstawionym tutaj rysunku możemy zaobserwować sygnały pochodzące od poszczególnych części badanej struktury. Nie ma innej metody, która pozwoliłaby w warunkach temperatury pokojowej uzyskać pełną informację w sposób bezkontaktowy o badanej strukturze. Pomiar fotoodbicia w białej konfiguracji w okładzie otwartym można zrealizować tak, jak jest przedstawione to tutaj. Światło z oświetlacza halogenowego kierujemy poprzez soczewkę na lustro, które to lustro odbija nam światło i kieruje je dalej, już równolegle do osi układu, poprzez kolejną soczewkę na próbkę. Światło odbite od próbki wraca poprzez tą samą soczewkę i na lustrze mija się z światłem, które kierowane jest w tą stronę i kierowane jest dalej poprzez kolejną soczewkę na monochromator. To samo miejsce na próbce oświetlone jest przez światło z lasera. W tym wypadku jest to laser helowo-neonowy. Ta wiązka światła jest modulowana modulatorem mechanicznym, gdzie następnie kierowane jest w to samo miejsce, co światło z oświetlacza na próbkę i refleks światła z lasera odbity od próbki jest puszczany bokiem i nie jest analizowany. Światło wprowadzone do monochromatora kierowane jest na lustro, następnie na siatkę dyfrakcyjną, na której to się rozszczepia. Światło rozszczepione na siatce ponownie kierowane jest na drugie lustro i stamtąd jest kierowane już na szczelinę wyjściową, na której zamocowany jest detektor. Poszczególne barwy obserwujemy na detektorze, który nam daje sygnał napięciowy. Ten z kolei sygnał napięciowy czytany jest poprzez nanowoltomierz selektywny umieszczony w tym miejscu. Cały pomiar jest skomputeryzowany i można obsługiwać to z personalnego komputera, tak jak jest to tutaj przedstawione. Znaczenie tych wyników jest poznawcze, ale przede wszystkim, ponieważ są to struktury laserów wytwarzanych do celów komercyjnych, ma to znaczenie praktyczne. Informacje, które zostały uzyskane na podstawie takiego widma, pozwalają technologom optymalizować produkcję struktury laserowej po to, aby wytworzony przyrząd spełniał ich oczekiwania oraz oczekiwania rynku. Jeżeli mamy strukturę laserową, w której chcemy dokonać modyfikacji akcji laserowej, przesuwając energię, a więc zmieniając długość fali emitowanego światła, możemy to zrobić na przykład dzięki procesowi intermixingu. Kontrola procesu intermixingu za pomocą metody fotomodulacyjnej jest nadzwyczaj prosta, ponieważ przesuwające się główne maksimum odpowiadające energii akcji laserowej może być kontrolowane z bardzo dużą dokładnością i odpowiedzieć na informacje związane z procesem technologicznym. A zatem można do konkretnych oczekiwań dostosować proces obróbki termicznej po otrzymaniu struktury zgodnie z założonymi oczekiwaniami. Kolejny przykład, bardzo ważny z punktu widzenia zupełnie nowych perspektyw, mianowicie perspektywy średniej podczerwieni. Materiały, które tutaj są przedstawione, są to materiały z bardzo niedawno badanej grupy związków,
Nowość polega na wprowadzeniu antymonu, który odgrywa istotną rolę dla samej struktury, ale również odgrywa bardzo istotną rolę z punktu widzenia parametrów materiałowych dla realizacji na przykład akcji laserowej. Na tym rysunku mamy porównanie tradycyjnych metod badania struktur przyrządów półprzewodnikowych, tradycyjnych metod optycznych, z naszą metodą. Górna krzywa, kolorem czerwonym oznaczona, przedstawia tradycyjny obraz fotoluminescencji badanej struktury. Czerwony wykres pokazuje tradycyjne widmo otrzymywane w fotoluminescencji. Otrzymujemy informacje o podstawowym przejściu optycznym, a te obserwowane tutaj odpowiadają poziomom defektowym, które nie odgrywają żadnej roli z punktu widzenia badanej struktury. W tradycyjnym widmie odbicia nie obserwujemy żadnej informacji dotyczącej badanej studni kwantowej. Również w tradycyjnym widmie transmisji nie możemy zaobserwować żadnej informacji. W widmie transmisji modulowanej, a więc takiej, której pomiar transmisji odbywa się w warunkach zmiennego pola elektrycznego, obserwujemy wyraźny, silny rezonans odpowiadający studni kwantowej, z której akcji laserowej spodziewamy się. Natomiast w widmie fotoodbicia, oprócz tej informacji, uzyskujemy szereg rezonansów, z których każdy dostarcza nam informacji o strukturze pasmowej badanego obiektu, czyli badanej studni kwantowej. Ten zbiór informacji, wyposażony dodatkowo o informacje o wielkości pola elektrycznego w tej strukturze, pozwala na zasadzie sprzężenia zwrotnego poprawić bądź zoptymalizować parametry struktury laserowej tak, aby spełniły one oczekiwania użytkownika. Kolejny przykład pokazuje najbardziej zaawansowane technologicznie struktury, mianowicie kropki kwantowe. Badanie kropek kwantowych, czyli obiektów o rozmiarach pojedynczych nanometrów, jest możliwe w warunkach tej techniki pomiarowej, dlatego że przyłożone zmienne pole elektryczne w sposób bezkontaktowy daje możliwość utworzenia odpowiednich zmian w gęstości stanów odpowiadających kolejnym poziomom wzbudzonym. Na tym obrazku porównujemy widmo niskotemperaturowej luminescencji, która jest pomiarem kosztownym i trudnym, z widmem, tym oznaczonym kolorem niebieskim, otrzymanym w temperaturze pokojowej, a zatem w warunkach o wiele prostszego pomiaru. Informacje, które uzyskujemy tą metodą, pozwalają w pełni przeanalizować strukturę kropek kwantowych, a następnie zoptymalizować strukturę lasera otrzymywanego z wykorzystaniem tego typu kropek kwantowych. Takie rozwiązania to rozwiązania przyszłości. Lasery na kropkach kwantowych będą spełniały parametry użytkowników w sposób zdecydowanie przewyższający parametry tradycyjnych laserów, czy też laserów na studniach kwantowych. Nasze badania pozwalają producentom struktur optymalizować sposób ich wytwarzania i w ten sposób obniżać koszty produkcji urządzenia, no a nam dostarczają satysfakcji naukowej, ponieważ dzięki takim wynikom możemy zweryfikować modele teoretyczne w bardzo zaawansowanej mechanice kwantowej obiektów o strukturze quasi-atomowej. Kończę swoją wypowiedź. Prezentowałem Państwu ten krótki, kilkuminutowym wykładzie zalety tej metody pomiarowej, jej niezwykłą użyteczność do badania struktur optoelektronicznych oraz to, że technika ta nie wymaga w porównaniu z innymi metodami charakteryzacji tego rodzaju struktur obniżania temperatury, w której przeprowadzany jest pomiar. Badania nasze zaowocowały nowymi rozwiązaniami struktur laserów półprzewodnikowych produkowanych w takich firmach jak Alcatel i innych, których tutaj nie będę w tej chwili wymieniał.
Mamy satysfakcję, że opracowana w naszym laboratorium skromnymi środkami, ale dzięki wielkiemu zaangażowaniu młodych, utalentowanych ludzi, metoda ma takie znaczenie w rozwoju bardzo ważnej dziedziny optoelektroniki.